Dzisiaj pokażę wam najlepszy kraj do utworzenia Włoch. Nie jest to Neapol, ani Milan, nie jest to też Florencja. Jednak na północy Włoch znajduje się malutkie Saluzzo. Tak, to jedno prowincjonalne księstwo jest w stanie bardzo szybko zdobyć cały ten włoski region. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak to zrobić. Witam imperialistów, tutaj Lukas. To małe księstwo położone pomiędzy Sabaudią a Prowansją nie jest najbogatsze, nie ma też gigantycznej armii, ale to co ma, to bardzo mocne idee początkowe. Zwiększona siła piechoty i agresywna ekspansja zmniejszona o 15%. Należymy też do Imperium, dlatego czujemy się w miarę bezpieczni. Prowansja i Francja raczej nas nie zaatakują. Gorzej z Sabaudią czy Milanem. Nasz początkowy władca jest średni, następca słaby. I to bardzo, i szczerze mówiąc, bardzo szybko będę zmieniał formę rządów na monarchię elekcyjną. Jest to jeden z lepszych monarchii obecnie na starcie. Nasze drzewko, chciałbym powiedzieć, że jest jakkolwiek unikalne, ale nie, jest to generyczne, przewidziane dla pomniejszych krajów włoskich. Paradoks tutaj się nie napracował. Przywileje dla naszych stanów? Obecnie tylko i wyłącznie te najpotrzebniejsze. Będziemy toczyli sporo wojen na początku i będę chciał w ten sposób odnowić ziemię koronną. Dlatego muszę uważać na wpływy poszczególnych stanów. Standardowy trik na tańszego doradcę militarnego, a jeżeli idzie o doradców, no to rozważałbym tylko i wyłącznie tego od dyplomatycznej reputacji, ale na szczęście Royal Marriage z Austrią jest możliwy do wzięcia, potem powinien wpaść sojusz. Tym bardziej, że nasz sąsiad Sabaudia jest rywalem Francji. Sporo szczęścia tutaj miałem, więc może jeszcze obraźmy Sabaudię tak bardzo. Może nam też ułatwić sprawę sojuszu z Austrią nastawienie, że czujemy się zagrożeni przez Sabaudię. Jest bardzo blisko. Zawieramy mariaż królewski z Austrią i sojusz będzie 12 grudnia. Chyba. Na szczęście Austria nie wzięła aż tak dużo sojuszu jak zwykle, dlatego jestem w stanie z nią zawrzeć swój własny. Czy ja chcę dołączyć do Ligi Genuańskiej? Raczej nie. To co chcę, to na pewno sojusz z papieżem. Sojusz z Austrią jest dlatego bardzo ważny, bo umożliwi nam to podbijanie w ramach samego cesarstwa przed 1460 rokiem. Co prawda i tak się będę starał to ograniczyć, ale w razie czego możemy to robić. Mój pierwszy cel to jednak Prowansja. To dla osłody wpadnijcie na Anebę. Mnóstwo najnowszych gier w najlepszych cenach, linki jak zwykle znajdziecie w opisie. O, Forspoken. Grał ktoś w to? Dobre? Nieważne. Drugim naszym sojusznikiem będzie Milan, który jest jednocześnie sojusznikiem Prowansji. Co za pech. Ale na szczęście dzięki temu możemy już wykonać misję rządy księcia. A po zatrudnieniu doradców, to nawet mogę zrobić misję na edukację mojego dworu. Ale że mnie nie stać totalnie na tych doradców, to na razie się ich pozbywam. Zostawiamy tylko militarne. A, okazja! Nie wiem co tutaj zaszło, ale wypowiadam wojnę Prowansji. O, stolicy nie przenieśli. Jak to? Najgorsze jest teraz to, że moje armie muszą polować na te mniejsze armie Prowansji i ich uniper. Personalnej. Musimy to zrobić, żeby zacząć oblegać ich prowincje, nie? I mamy resztę armii prowansalskiej. Rozbitą totalnie. Tak, dobrze widzicie, nie mam w ogóle kawalerii. No i zobaczcie, rozbiłem tylko ich armię i wszyscy chcą wykorzystać Prowansję. No ale pierwsza wojna za nami, trzy prowincje od Prowansji zdobyte, 40 agresywnej ekspansji, więc długo nic więcej nie podbije i pieniądze. Papież mnie nienawidzi, no nie wróży nam jakiejś wielkiej miłości tutaj. Co to za modyfikator, że Austria jest cesarzem? Holy Roman Empire. Pierwszy raz go widzę. To znaczy, on był wcześniej, ale wystarczyło mieć roszczenia do terytorium, żeby on zniknął. Czyżby paradoks znowu coś popsuł? Przyłączmy terytoria Prowansji do nas i tak zdecydowanie chcemy tutaj naszą administrację wprowadzić. Nie wiem, co daje dołączanie prowincji do Holy Roman Empire, ale to robię. Ale że Kastylia znowu chce mieć sojusz? Jak najbardziej. Zmniejszmy autonomię w prowincjach i wiem jedno, na pewno chcę mieć kulturę Oktanii jako akceptowalną. Nie, bo to jest ta francuska, więc to jest jedyna, której nie będziemy akceptowali z automatu. Wraz stanie się Imperium. Dobra, weź misję na rozbudowę naszej armii. Dobra, i tak muszę upokorzyć jednego z naszych sąsiadów, a obecnie mogę upokorzyć tylko i wyłącznie Sabaudię. Może z pomocą Milanu. Mają dwa razy większe siły. No trudno. Nie wierzę w to, co robię, ale rozbijam ich armię dosłownie po kolei. No zobaczcie. Straciłem 2000 żołnierzy, moi przeciwnicy 28 tysięcy. Co ja tu w ogóle robię? Ja mam tylko jeden poziom technologii do przodu. I to chyba odmieni wojnę, bo jakimś cudem mogę wezwać Austrię do tej wojny. I Milan opuścił wojnę i powiem szczerze, nawet jestem z tego powodu zadowolony. To było wszystko oczywiście zaplanowane w 100%. Zapomniałem totalnie zreformować nasz kraj w monarchię elekcyjną, co też teraz robię. I w sumie to rodzi niezłe pytanie, czy ja muszę pozwać następcy tronu w monarchii elekcyjnej, czy nie muszę? Zobaczymy. Od Sabaudii bierzemy tylko te dwie prowincje, pieniądze i wojenne reparacje. Oczywiście też chcę ich upokorzyć. Podbijam tak mało ziem z tego powodu, że za chwilę, bo w 1460 roku, te kraje włoskie wyjdą z imperium. I wtedy te prowincje nie kosztowałyby mnie 26 punktów
w agresywnej ekspansji, tylko jakieś 13, 14, więc warto poczekać z podbojami. Wreszcie sobie mogę pozwolić na tych jedynkowych doradców, jak i na rozdanie troszeczkę większej ilości przywilejów. Powiem szczerze, pierwszy raz widzę ten monument, chyba go przegapiłem. Dobra, teraz mamy moment, że musimy się skupić na działaniach dyplomatycznych, bo będę chciał rozwinąć tutaj nasze pierwsze idee szpiegowskie. Oczywiście musimy rozwinąć naszą administrację do 5 poziomu i zawsze w okolicach marca na początku 1460 roku zachodzi Shadow Kingdom. W tym wypadku cesarz, jeżeli jest nim bot, zawsze wypuści księstwa włoskie. Nigdy nie będzie się starał przedłużyć okresu ich decyzji. A jako, że my jesteśmy jednym z tych księstw włoskich, możemy zdecydować, czy opuszczamy imperium, czy jednak zostajemy. W sensie na odwrót. Mamy sojusz z cesarzem, więc będziemy chcieli pozostać w imperium, bo wtedy nie dostaniemy takich kar dyplomatycznych i w ogóle wiecie. Ale ten prestiż... Nie! I z tego co widzę, tylko dwa księstwa zostały, moje oraz w sumie to Republika Luka. Bardzo dobrze. Ja tam się cieszę, Genua po taniości będzie. I jako, że jestem jeszcze częścią imperium, to biorę oczywiście sojusz i królewski mariaż z Burgundią, bo wtedy kiedy zginie ten książę, na tron wejdzie Maria, która tutaj jest, i będę miał szansę zdobyć całe terytorium Burgundii. A to nie ukrywam, ułatwi sprawę. W tym momencie mocno zastanawiam się nad drugą reformą rządową. Albo skorzystać z ministrów z imperium, albo obciążyć arystokrację dodatkowymi podatkami. Myślę, że jednak podatki się przydadzą. Przecież trzeba jakoś opłacać wojsko. Chociaż okej, nie mam dużych tych podatków. Czas wykorzystać okazję, że tutaj znajduje się cała genuańska armia i napaść na ten kraj. Bo pamiętajcie, że Genua to jest jedna z najlepszych prowincji handlowych w jednym z najlepszych regionów handlowych. Tak, jest warta zdobycia. I liczę na to, że te wojska zostaną rozbite i nie udało się. Trudno. Ale może w stolicy je dopadniemy. Super, udało się. 474 dni oblegania tej fortecy. No, kto to słyszał? Gdzie złożyć zażalenie na takie coś? Tyle dobrego, że teraz podbijamy naszą grupę kulturową, więc o wiele szybciej te prowincje są dołączane administracyjnie. No, zaczynam też zarabiać, więc ulepszam moich ministrów, żeby byli skuteczniejsi. Tego 58-latka raczej mi się nie opłaca ulepszać. On i tak pewnie go ulepszę i umrze, ale tego 31-letniego jak najbardziej możemy ulepszyć. Nie mogę to uwierzyć, zaatakowałem Sienę. Myślałem, że cesarz wystarczy, żeby pokonać Wenecję, ale przed chwilą cała armia austriacka została zniszczona przez armię Wenecji. Aha, różnica w technologii. No to troszeczkę wyjaśnia. Ale raczej teraz już damy radę. No i dobra, Wenecja upada, więc ja sobie pozwolę jeszcze plądrować ich kufry, bo zobaczcie ile tutaj pieniędzy, które mogą być moje. Pierwsze rozwinięcie z ery, agresywna ekspansja, którą obecnie mamy zmniejszoną o 50%. Tak, muszę zwiększyć prestiż. Jakie szczęście, dostajemy znakomitego ministra, który jeszcze będzie nam poprawiał relacje ze wszystkimi krajami. Nie wiem czy wiecie, ale ta statystyka przyspiesza nam cały proces zmniejszania agresywnej ekspansji, którą już posiadamy. Zobaczcie, teraz mam 2,7, zatrudniam ministra, 3,1, proszę bardzo. Ciekawe, czy uda mi się wprowadzić tutaj facetting jeszcze w Sienie. Czyli to jaka nowa metoda produkcji szkła, która da nam duży bonus do tej prowincji. Tak, chcemy jak najszybciej zwiększać naszą sferę wpływów we Włoszech. O, jak miło z ich strony. I nie ukrywam, zdobycie Rzymu byłoby tutaj naprawdę kuszące. Tylko musiałby być elektorem albo obecnym papieżem. Naprawdę wszystkie moje pieniądze muszę im oddać? Co za szlachta. I teraz, żeby facetting zaszedł, musicie mieć spełnione te warunki. I mamy to! Nie uwierzycie, ale Florencję tak już zadłużyłem, że skasowała fortecę. W międzyczasie oczywiście budujmy wszędzie marketplace'y. Znaczy no, nie wszędzie, w takich miejscach. Bo jednak Włochy to jednak handlem stoją. I teraz robię taką malutką sztuczkę. Zdobyłam całą Sabaudię i za darmo, za zero agresywnej ekspansji, dostaję Genewę? Tak, Genewę. Bo kiedy przejmujecie seniora, to jego wasale stają się wasi. Burgundia chciała tych terytoriów? Ups. Jako, że zaraz będę zajmował się rozbudową mojego kraju, prowadźmy podatki kościelne. W pierwszej kolejności warsztaty. O, skończyły się pieniądze. Czas rozbudować naszą armię o artylerię. I z tego co pamiętam, to chyba 6 jednostek potrzebujemy do takiego sensownego poziomu postępu oblegania fortec. Przy pierwszym obleganiu to sprawdzę. Nie potrafię tego zapamiętać. Powiem wam szczerze, jestem zszokowany, jak nie nabijam ogólnie agresywnej ekspansji. No w zasadzie tylko Wenecja, jakkolwiek ją ma, no ale taki większy kraj, jakim jest Austria, zero. Francja, Francja ma. To źle spojrzałem, no ale za 5 lat i tak spadnie do zera, więc możemy akurat zaatakować ponownie. To też dobry moment, żeby ogłosić złotą erę Saluzo. Wszystko tańsze o 10%. Uwielbiam te górskie fortece, które tutaj są, zwłaszcza jeżeli przeciwnik jest na tyle bystry i w nie się wbija, a ja mogę skierować tam moją armię i on z tymi minusami do walki dostaje tutaj totalnego stack wipe'a. I tak, oto znika księstwo Milano. Wow, trochę urosłem. W sumie to tak bardzo, że
stałem się jedną z najsilniejszych krajów na świecie. Wraz z kończeniem idei szpiegowskich i oczywiście zatrudnieniem odpowiedniego doradcy, bardzo łatwo jest zrobić wasali z tych wszystkich w zasadzie mniejszych księstw we Włoszech. Powiem szczerze, pierwszy raz zrobiłem sobie aż tylu małych wasali w ramach Włoch. Całkiem przyjemna gra. Trochę inny bój niż zazwyczaj, ale to tylko i wyłącznie możliwe jest dzięki temu rozwinięciu. Powiem szczerze, zazwyczaj bardzo lubię grać z ideami ofensywnymi, ale kiedy zobaczyłem, że tutaj jest takie rozwinięcie, minus 50% do kosztów robienia roszczeń terytorialnych, a tutaj znowu mamy koszt wszystkich akcji minus 20, przyspieszoną generację plus 50, to może całkiem nieźle działać. Tylko, że tutaj bym miał przyspieszone obleganie o 20% i zwiększone wojsko, dyscyplinkę. Trudny wybór. Jaki wy byście wybrali? Powiem wam, że bardzo przydatni są ci wasale. W zasadzie nic nie muszę robić. Ten moment, kiedy zjadasz Florencję i nikogo to nie obchodzi. Teraz ekskomunikę, naprawdę. Znaczy, wcześniej i tak by nic mi to nie dało, ale wiecie, zawsze dobry powód do ponarzekania. Naprawdę mnie interesuje, jaki jest powód wojny francusko-neapolitańskiej. Na szczęście mogę to sprawdzić. Jak to wojna o zjednoczenie? Czekaj. Nie, no mają różne dynastie. Czy Francja ma teraz unię nad Neapolem? Czy w końcu zagrać tym krajem? Powiem wam szczerze, mam niesamowitą okazję, bo Wenecja dostała ekskomunikę. I chyba to Saluzzo rozpęta pierwszą wojnę światową. Patrz za to, ile krajów weźmie tutaj udział. Tak, nawet propaganda może nam nie pomóc. W pierwszej kolejności uderzyłem na samą Wenecję, żeby zająć te terytoria dla mnie, bo wiecie, Austria też chce tych terytoriów. O nie, trzeba zrobić odsiecz pod Wiedniem. Dobrze, nie dołączajcie do tej bitwy, dziękuję, Wiedeń uratowany. I w sumie od Węgier nic nie będę chciał w tej wojnie, więc to jest pierwszy kraj, który atakuje i który będę wyjmował pewnie za pieniądze. Serio, znowu doradca militarny mi umarł. I muszę przyznać, że bardzo jestem zadowolony, jak Hiszpania tutaj ładnie wgryza się we Francję, bo francuskie wojska chyba są w Neapolu, na Sycylii byli przed chwilą. Powiem szczerze, Węgry to mój ulubiony kraj do farmienia pieniędzy. Całkiem duży, z beznadziejnymi fortecami, łatwy do obejścia, można łatwo zająć stolicę, super sprawa. Leonardo da Vinci? No, narzekać nie będę, chętnie go zatrudnię. To już jest raczej koniec Francji, tutaj jest ostatnia wenecka armia, francuskie jakoś nie stwierdzono, ale gdzieś powinno być 40 tysięcy, tylko... Aha! No to coś się wyjaśniło. Przegapiłem też totalnie event burgundzki. Sama Burgundia jest pod Palatynatem. Nie ukrywam też, że trochę mi zależy na osłabieniu Francji, dlatego będę chciał okupować całe jej terytorium, żeby wziąć na maksa pieniądze od nich i wypuścić Neapol. Jeszcze się upewniam, że ja mam tutaj wszystkie prowincje, bo niestety oprócz Wenecji. Tak, nie zdobyłem najcenniejszej weneckiej prowincji. Czas też zakończyć mój sojusz z papiestwem, bo musimy zdobyć jeszcze te wszystkie terytoria dla nas i zajmijmy się też poprawieniem relacji z moimi wasalami, żeby były maksymalne. Zaczniemy ich integrować powoli. Nadszedł też wreszcie czas, że pamiętacie tego mojego słabego następcę. Tak, on rządzi, ma 61 lat, nie zabiłem go, a to dlatego, że tutaj mam takiego fajnego następcę. Teraz będę nadrabiał. No i wraz z jego śmiercią mamy możliwość wybrania władców, bardzo fajnych władców. Nie ukrywam. Jakoś pamiętam, że wcześniej tutaj zawsze byli gwarantowani mocniejsi władcy. No dobra, ale tu wiem, że chcę zatrzymać tego, to więc wybieramy Francesco. I pojawił się kolonializm. Tym razem w Anglii. Wow, dawno go tutaj nie widziałem. Zatrudniam trójkowego doradcę z dyscypliną, co prawda troszeczkę tutaj ryzykuję, że odpali nam się pewien przepotężny event z dyscypliną, który lepiej trzymać na takie dość trudne wojny, bo jego szansa zaistnienia jest, no dobra, może niewysoka, a nie jest też na tyle mała, żeby nie zaszedł, a jest tylko raz na grę. Atakuje Mantuę w celu zresetowania okresu pokoju z Wenecją. Wow, trochę dużo ma tych sojuszników. Topimy resztki weneckiej floty, dosłownie cała poszła na dno. Z Wenecją samą biorę biały pokój, żeby zaatakować ją za 5 lat. Najśmieszniejsze jest to, że moi sojusznicy z nią będą mieli jeszcze nie 5 lat pokoju, ale jakieś 10. I po co wam było wchodzić na ten fort, tylko was miażdża. Nadszedł też czas na opuszczenie Imperium. Dlaczego jest warto to zrobić? Ponieważ jesteśmy bardzo dużym krajem, mamy prawie 600 developmentu. No i tak nie wypada być księstwem, a pamiętajcie, kiedy należycie do cesarstwa i nie jesteście elektorem, to wasz poziom nie może być większy niż księstwo. Więc opuszczamy cesarstwo, już nic nie musimy podbijać w ramach niego. Jednocześnie nasz władca, Francesco, koronuje się na króla. I dzięki temu możemy dużo więcej podbijać. Muszę przyznać, że bardzo polubiłem idee szpiegowskie. Praktycznie 5 lat i roszczenia do raz, dwa, trzy, cztery, siedmiu prowincji. Całkiem miło. Węgry wpadają pod Osmana. Ej, ten Osman silny się robi. Dobra, w całych Włoszech pobudowałem również sądy. Były bardzo przydatne. No i
znowu z 600 do 410. Stany też wszędzie już porobiłem, pozmniejszałem autonomię. Ekonomicznie wygląda to słabo, słabo. No ale jeszcze nie mamy całych Włoszech podbitych, tak? Więc nie liczy się. Jakim cudem poprzednio miałem 150 golda? Kultury! Dobra, będziemy imperium, to się poprawi. Bo w momencie, kiedy nie akceptujemy kultur, ale są w naszej grupie kulturowej, dostajemy malutkie kary. Czas na pierwszą wojnę z Rzymem, o... Wszystko poza Rzymem w sumie. Bo samo papiestwo jest za duże, ma 117 warscora, ale i tak, Rzym to jest ostatnia prowincja, którą powinniśmy zdobyć, podbijając całe Włochy. No chyba, że wcześniej albo utworzyliśmy Włochy, albo mamy inną religię niż katolicka. Bo jeżeli podbijemy Rzym jako katolicki kraj, dostajemy bardzo duże kary do dyplomatycznej reputacji i czegoś tam jeszcze, nie pamiętam. Ogólnie cały katolicki świat tak zdeczka źle reaguje, jak podbija katolik Rzym. Sami sojusznicy papieża są jeszcze gorsi od niego, więc nie stanowią żadnego problemu. Trzeba tylko, niestety, ich podbić. W sensie zdobyć ich fortece i wiecie, co tu się stało? Co ten Palatynat? Odziedziczył Burgundię, no tak. Podbijam praktycznie całe papiestwo i nie kończy się to koalicją. Wow. Naprawdę chyba znalazłem moje nowe ulubione idee. Reformacja protestancka i raczej przejdę na protestantyzm. Nie za bardzo, taki fajny, modularny. Dostajemy dodatkowo sporo pieniędzy, tylko ten prestiż mi spadnie, co nas zaboli. Damy sobie jednak z tym radę. Na początku przez 10 lat mamy bonus do nawracania, więc najlepiej jest zacząć od tych prowincji, które mają najwięcej religious unity i ich nawracanie trwa najdłużej. Poza tym też fajnie wziąć sobie dodatkowego misjonarza w tym celu. Dobywamy resztę Neapolu, no i Wenecja również zdobyta. 81% udziałów i dałem tutaj kupca na kolekt. Co prawda dostajemy lekką karę do zbierania handlu, ale w tym momencie i tak to jest bez znaczenia. Atakujemy Francję. Naszym celem będzie zdobycie ostatnich prowincji do ładnej miniatury całego obszaru Sabaudi. Aspekty wiary, które wybrałem, to oczywiście na razie biskupa, żeby szybciej nawracać nasze prowincje z katolicyzmu na protestantyzm, oraz Justify Conflict, co znowu zmniejsza mi agresywną ekspansję, ale również na 10 lat zmniejsza warscore cost przeciwko innowiercom. Mocno też się zastanawiam nad ideami, jakie tutaj wybrać trzecie. Może dyplomatyczne i potem do pary humanistyczne, bo zobaczcie, jakie kombo byśmy dostali do poprawiania relacji i do tego jeszcze polityka, czyli byśmy nabijali bardzo mało agresywnej ekspansji, a w momencie, kiedy już ją mamy, to byśmy bardzo szybko ją zbijali. Lub może innowacyjne. Oprócz lepszych doradców dostalibyśmy szybsze obleganie, co by spowodowało, że w tym momencie oblegałbym fortece zamiast 28 dni bazowych i jakieś 16-14. Jakie idee wy byście wybrali na trzecie? Dajcie mi znać. Wojska francuskie nie mają z nami najmniejszych szans, postępujemy dalej do centrum ich kraju i za chwilę uderzymy na stolicę. Jeżeli miałbym wskazać, co najbardziej lubię w tym regionie, to forty. Nasze górskie forty. To jest nasza linia marginota. Te fortyfikacje, one są praktycznie nie do przejścia. O Boże, jak ja mam tutaj to wszystko źle? Na co mi ten fort? Kasujmy go. I zobaczcie, wbijamy się w armię francuską, która ma minus 2 i totalnie ją anihilujemy. Prawda? Anihilujemy ją? No jakoś nie, ale mogło być lepiej, nieważne. Te fortece są nie do zdobycia. Wojna zakończyła się naszym niesamowicie dużym zwycięstwem. Tak, żal nie skorzystać z wypuszczenia Tuluzy oraz z wypuszczenia Gaskonii. W zasadzie tych dwóch wasali ma roszczenia terytorialne do praktycznie całego południa Francji. Powiem wam, że kusi mnie trochę, żeby zrobić drugi odcinek z tego saluzo naszego, gdzie celem byłoby albo utworzenie Imperium Rzymskiego przed 1600 rokiem, może by się to udało, albo odbicie całych Niemiec przed 1600 rokiem. Dajcie mi znać w komentarzu, czy coś takiego chcecie i jak nabijecie, nie wiem, z 1500 łapek, to polecę taki drugi odcinek. Save z tej kampanii, jak zwykle, dostępny jest też dla wspierających, pamiętajcie o tym. Tymczasem Rzym upada. Jego kontrola dała mi trzeciego misjonarza. No i mamy nasze piękne saluzo 10 grudnia 1524 roku z możliwością utworzenia Włoch. Dostajemy całkowicie nowe misje i szczerze mówiąc jeszcze nigdy nimi nie grałem, jak i dostajemy włoskie idee, które również są bardzo potężne, ale ciężko jest mi powiedzieć, czy wolę je, czy jednak idee saluzo. Do podboju to jednak chyba włoskie. A same Włochy po zjednoczeniu też bardzo ładnie się prezentują. Prawie tak dobrze jak Zjednoczone Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, a jak to zrobić, zobaczycie to w tym poradniku.